Cześć, tu wikipedysta Pałek 38, czyli Jarek. Pokażę Wam, jak dodać do artykułu Wikipedii grafikę, zdjęcie czy inne multimedium. Zacznijmy od odrobiny teorii. Wszystkie multimedia, które widzicie w polskojęzycznej Wikipedii, tak naprawdę pochodzą z naszego projektu siostrzanego Wikimedia Commons. Jak widać na jego stronie głównej, jest to repozytorium liczące już prawie 100 milionów plików, przy czym wszystkie są na wolnej licencji lub w domenie publicznej. I mamy dwa sposoby, jak możemy znaleźć plik do wykorzystania w naszym artykule. Możemy wykorzystać wyszukiwarkę bezpośrednio w projekcie Wikimedia Commons, albo możemy skorzystać z narzędzia wbudowanego w edytor wizualny Wikipedii. Włączmy edytor, klikając edytuj, a następnie zaznaczmy, tak mniej więcej przynajmniej kursorem, w którym miejscu artykułu ma się pojawić grafika. Klikam wstaw, grafika i multimedia. I teraz zacznę od tego sposobu polegającego na wyszukaniu grafiki przez to narzędzie wbudowane w Wikipedię. Tylko że mam tu mały problem, ponieważ Jan Mieczysław Zbijakowski, bohater mojego artykułu, który edytuję, jest postacią fikcyjną, którą wymyśliłem na potrzeby tych ćwiczeń. Dlatego będę musiał znaleźć aktora, który go zagra, który da mu swoją twarz. Nie mając nikogo lepszego pod ręką, sam wystąpię w tej roli. Dlatego wpisuję swój nick i jak widzimy, wyszukiwały się moje zdjęcia z Commonsów. Wykorzystajmy na przykład to. Teraz zrobię krok do tyłu. Za chwilę pokażę Wam, co dalej. Ale chcę też powiedzieć, że możemy zastosować też drugą metodę. Wpisać to samo bezpośrednio w wyszukiwarce Wikimedia Commons. I jeżeli wolicie szukać w ten sposób, to znajdujemy plik, klikamy na niego, tak żebyśmy mieli jego nazwę. Kopiujemy przez Ctrl-C, Ctrl-V tą jego nazwę. I wklejamy tutaj. I efekt jest dokładnie ten sam. Klikamy użyj tej ilustracji. Teraz możemy dodać podpis. Jan M. Zbijakowski 2023. Można też dodać tekst alternatywny. I wstawiamy. Taka forma zdjęcia z wyrównaniem do prawej i formą tzw. miniaturki jest najczęściej spotykana w artykułach Wikipedii. Ale możecie również zdecydować się na inne rozwiązania, jeżeli uzasadnia to konstrukcja Waszego artykułu. Aby to zrobić, klikamy tutaj, edytuj, zaawansowane i teraz mamy do wyboru cały szereg opcji związanych z wyśrodkowaniem, z opływaniem obiektu przez tekst, z typem obrazu, z obramowaniem, a nawet z wymiarami. Przy czym oczywiście trzeba pamiętać, że jeżeli ustawimy mocno niestandardowe wymiary, wówczas proporcje grafiki mogą się zaburzyć. Jak widać, jest to wszystko bardzo proste. Pamiętajcie o zapisaniu zmian.